Proszę Państwa, spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o interdyscyplinarności w nader adekwatnym miejscu, albo które powinno być adekwatne i w jeszcze bardziej adekwatnym gronie. Ja przypomnę krótko. Pan profesor Wiesław Kamiński jest fizykiem, jest kierownikiem Zakładu Układów Złożonych i Neuronauki w Instytucie Informatyki naszego Uniwersytetu. Pełnił funkcję rektora w latach 2005-2008. Od wielu lat jest także zaangażowany w organizację nauki. Był członkiem wielu zespołów przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, m.in. Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw mobilności i karier naukowych w latach 2007-2008. A także członkiem i przewodniczącym w 2013 roku Komitetu Polityki Naukowej pierwszej kadencji. Jeżeli chodzi o obszar badań i dydaktyki uniwersyteckiej, profesor koncentruje się na tematyce fizyki jądrowej, tematyce pośrednich energii, unifikacji oddziaływań fizycznych, a także wokół problematyki teorii nauki, historii nauki i metodologii nauk ścisłych przyrodniczych w szczególności. Ostatnio również wokół tematyki sztucznej inteligencji. Dziękuję bardzo. Porusza także tematykę sztucznej inteligencji, sieci neuronowych, więc jak sądzę również deep learning tak zwanego i uwaga, socjologii robotów. Pan profesor Jan Pomorski jest historykiem, metodologiem, kierownikiem Zakładu Metodologii i Historii Instytutu Historii UMCS. Pełnił funkcję prorektora do spraw ogólnych w latach 1999-2005. Jest członkiem licznych stowarzyszeń, organizacji naukowych, a także czynnie od lat koncentruje się na strukturach, nowo powstających strukturach i organizacji nauki, polityki naukowej również, o czym świadczy m.in. organizacja Kongresu Rektorów Uniwersytetów Europejskich Higher Education for United Europe w roku 2004, rok znamienny, rozszerzenie Unii Europejskiej. Kongres zakończony tak zwaną deklaracją lubelską. Jeżeli chodzi o obszar badań i dydaktyki uniwersyteckiej, profesor koncentruje się na metodologii nauk, w szczególności metodologii nauk społecznych, historii, historiografii, teorii kultury, antropologii, socjologii wiedzy, a także ostatnio pewnych nurtach nauk kognitywistycznych, zwłaszcza neuronauce. Dodam jeszcze, że jest w Polsce jednym z pierwszych pionierów i propagatorów badań nad uniwersytetem. Przedstawię jeszcze siebie krótko. Ja jestem adiunktem w Zakładzie Metodologii Historii Instytutu Historii UMCS. Zakres badań i edukacji akademickiej to metodologia nauk, historia historiografii, ostatnio także podejście kognitywistyczne w Science and Technology Studies i humanistyka cyfrowa. Więc jak Państwo widzicie, jest nas niejako dwoje do jednego, dwoje humanistów, ponieważ metodologia jest nauką humanistyczną. Ten ceterum censeo z mojej strony, podejrzewam także ze strony profesora Pomorskiego, w pewnej mierze wszystkie nauki są humanistyczne. I co to oznacza względem organizacji dzisiaj? Mamy półtorej godziny, ale jak znam humanistów, to półtorej godziny może się przeorganizować półtorej dnia na przykład. No i co Państwo organizatorzy zrobicie z tym? Świetnie. Świetnie, to dobrze. No, my humaniści możemy jeszcze dodać, że ponieważ czas jest iluzją, tym bardziej półtorej godziny, więc tak to wygląda. I tak wygląda wstęp do współpracy z humanistami. Jak się będzie realizował, to zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko jeszcze przed nami. Ale względem organizacji tego spotkania chciałam powiedzieć, że pierwsze dwie części będą przypominały taki panel odwrócony, ponieważ nasi prelegenci wypowiedzą się ze swoich perspektyw, a więc nauk ścisłych, przyrodniczych, nauk humanistycznych, o interdyscyplinarności. Czym jest, dlaczego jest, to znaczy, dlaczego znaczy. Ale tak jak metodologia przewiduje, nie zaczynamy wbrew potocznym opiniom od definicji. Do definicji możemy dojść, adekwatnej definicji możemy dojść. Zaczynamy z reguły od operacjonizacji. Ja sobie pozwalam nazwać ją takim rozruchem kategorialnym. To jest usytuowanie naszej tematyki względem potrzebnych nam tutaj kontekstów i przede wszystkim względem praktyki case'ów, prawda? I od tego byśmy na pewno zaczęli, na tym się skupili w ciągu tej dyskusji. Część trzecia to dyskusja, debata sensu proprio z udziałem nieodzownym państwa. I część czwarta, postaram się o jakieś podsumowania, postulaty, ewentualne kierunki, co robić dalej. Oczywiście musimy się zgodzić co do znaczenia pewnych słów.
dobrze było zajrzeć, dobrze jest zajrzeć na początek do odpowiednich słowników. Słownik oksfordzki brzmi zapewne lepiej niż Wikipedia, natomiast no, dzisiaj bez Wikipedia nie rusz moim zdaniem, ale ze względu na źródłosłów słowa interdyscyplinarność łaciński zaczęłam od Wikipedii łacińskiej. To logiczne. Niestety słowa interdyscyplinarność nie ma. Więc swoje akuzo, czyli oskarżam, chciałabym wystosować właśnie dokądś. Może państwo fizycy czy informacyjni podpowiedzą, który bot by przyjął takie akuzo, oskarżam, z mojej strony. Dlaczego nie ma pojęcia interdyscyplinarności? Oczywiście słownik oksfordzki podaje krótką definicję. Jej odpowiednikiem jest definicja z słownika wyrazów obcych PWN-owskiego z 2012 roku. Interdyscyplinarność dotyczy dwu lub więcej dyscyplin, korzysta z dorobku kilku nauk, więc uogólnijmy to. Interdyscyplinarność potraktujmy jako rodzaj współpracy między naukowcami na dwóch polach, ponieważ znajdujemy się na uniwersytecie, który łączy dwa obszary działalności naukowej, badań i kształcenia. Więc tutaj realizuje się także model interdyscyplinarny. Wynikiem tego typu współpracy jest, no cóż, nowy nurt badań, nowy obszar edukacji, który ma swoją odrębną metodologię i metodykę kształcenia. Chciałam zacząć, kierując już pytanie do panów profesorów, od tego, co nazywamy czasami humanistycznie pytaniami kantowskimi. Jeżeli wszyscy wspólnie w jakiś sposób na te pytania odpowiemy, myślę, że wyjdziemy z tej sali zadowoleni, z tej pierwszej części dzisiejszych spotkań, dzisiejszego kongresu. Te pytania brzmią po pierwsze, co możemy wiedzieć albo co powinniśmy wiedzieć o interdyscyplinarności dziś w perspektywach panów profesorów, czyli nauk ścisłych, przyrodniczych, nauk humanistycznych. Drugie pytanie brzmi, co powinniśmy robić, co powinniśmy czynić na poziomie naszej uczelni, na poziomie kraju, Europy, świata wreszcie. I wreszcie trzecie pytanie, czego możemy się spodziewać? Więc zaczynamy może od tego pierwszego. Bardzo proszę. Proszę państwa, pani powiedziała, że mamy operacjonalizować swoje wypowiedzi, poddawać tym rygorom metodologicznym, które tu pani przedstawiła. Ja spróbuję trochę bardziej swobodnie podejść do tego, co pani zaproponowała i może rozpocznę swoją odpowiedź od takich dwóch dygresji, które jednak pośrednio będą dawały takie odpowiedź na to, jak ja rozumiem interdyscyplinarność i jak tę interdyscyplinarność. Otóż padły tu określenia mistrz i uczniowie. Dobrze popatrzeć w naszych szczegółowych życiorysach, jak to następstwo mistrzów i uczniów układało się, nawet sięgając do głębokiej przeszłości, i jak w tym odbija się ten rozwój nauki, ale właściwie od samego początku związany z czymś, co dzisiaj określamy tą interdyscyplinarnością. Tutaj odwołam się bezpośrednio do mojej przeszłości, moich korzeni i moich mistrzów, a tak się składa, że one znakomicie wpisują się w rozwój nauki, w rozwój także interdyscyplinarności od bardzo dawna. Moim bezpośrednim nauczycielem był profesor Stanisław Szpikowski, znakomity fizyk, teoretyk, który wprowadził tu do ośrodka i wychował znakomitą szkołę fizyków, teoretyków jądrowych. Moim dziadkiem naukowym był Armin Teske, profesor Armin Teske, wielka postać. Używała tu pani określenia, my humaniści, wydaje mi się, że to jest bardzo wąskie rozumienie humanizmu, jeżeli się ogranicza je tylko do wykształcenia humanistycznego. Otóż Armin Teske był właśnie świetnym, wielkim humanistą w nauce i wy młodzi może tego nie wiecie, ale to jest naprawdę
wielka postać naszego uniwersytetu. Moim pradziadkiem naukowym był profesor Stanisław Ziemecki, który pojawił się w Lublinie, był ojcem założycielem fizyki lubelskiej, był fizykiem. A więc z tych trzech moich poprzedników do dziadka włącznie było fizykami. Ale teraz, proszę Państwa, zaczyna się historia, która zaczyna meandrować i właśnie odchodzić od fizyki, obejmuje inne obszary. Ona wije się przez Cesarski Uniwersytet Warszawski, wije się przez Cesarski Uniwersytet Moskiewski, gdzie w mojej przeszłości są już uczeni krystalografowie i petrografowie. Dalej ta historia mojego zakorzenienia w nauce trafia do Niemiec, między innymi do profesora Liebiga, który jest twórcą chemii, a więc zupełnie nowego obszaru badawczego z takim olbrzymim sukcesem później rozwijanego. Nie będę ciągnął zbyt długo tej historii, powiem tylko, że dalej trafiając do farmaceutów, lekarzy, a na samym początku do alchemików, docieramy do jądra, źródła uniwersytetów, także nauki, do Ferrari w połowie XIV wieku. A więc to jest jedno spojrzenie, jeden obraz, który pokazuje, jak po pierwsze różne były źródła tworzenia tego, co dzisiaj jest nauką, jak różne dziedziny to obejmowało, a z drugiej strony, jak zawsze miało to charakter twórczości międzynarodowej. To nie było nigdy ograniczone do jednej nacji, do jednego narodu. I druga refleksja. Na początku XXI wieku były bardzo modne przewidywania czy analizy, jakie największe problemy, czy z jakimi największymi problemami zderzy się nauka. I można spierać się o szczegóły, ale wydaje mi się, że z tych dyskusji, w których także brałem udział, ale wiele też dokumentów powstało, wyodrębniono takie trzy olbrzymie problemy stanowiące największe wyzwania XXI wieku. To jest po pierwsze gospodarka światowa i w tym kontekście także globalizacja. Drugi wielki problem to jest sztuczne życie, w tym także problemy w tym kontekście obce życie, czyli życie zarówno być może zakorzenione w innym substracie, nie w substracie biologicznym, ale także życie gdzieś w innych częściach wszechświata. I wreszcie, proszę Państwa, trzeci problem to problem, który hasłowo i krótko można objąć terminem sztuczny mózg i w tym niezwykle fascynujący problem ewolucji inteligencji. Tu bardzo krótko mówiąc, problem, który jak w soczewce został sformułowany przez Raymonda Kurzweila w tak zwanej teorii osobliwości, w inteligencji. Przez osobliwość tę rozumie się zatem obecnie moment w czasie ewolucji Homo sapiens, w którym inteligencja, której siedliskiem, właściwie miejscem realizacji była biologiczna, był substrat biologiczny, odsprzęgnie się od tego substratu biologicznego i zostanie dalsza ewolucja inteligencji realizowana w innych formach dzięki innym metodom, innej realizacji.
Tu na marginesie może jeszcze powiem, to jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje, jak gwałtownie, szczególnie ten ostatni temat, jest aktualnie rozwijany i jak stanowi olbrzymi motor rozwoju naszego myślenia w wielu dziedzinach. To jest chyba w tej chwili najlepszy przykład interdyscyplinarnego i globalnego podejścia do tych wielkich wyzwań. Raymond Ray Kurzweil, amerykański informatyk, pisarz, futurolog, pionier w różnych dziedzinach, także zaliczanych do informatyki, do sztucznej inteligencji, a więc związany z podwaleniem syntezy mowy, rozpoznawania mowy, elektronicznych, na przykład elektronicznej muzyki, jest znany przede wszystkim jako propagator tak zwanej tezy transhumanizmu. To jest następny obszar badań interdyscyplinarnych właśnie, transhumanizm, który zakłada, że wykorzystanie nauki, całej nauki i wykorzystanie techniki, w szczególności trzech olbrzymich interdyscyplinarnych aktywności, neurotechnologii, biotechnologii i nanotechnologii, będzie dostarczy narzędzi do przezwyciężenia ludzkich ograniczeń, do poprawy ludzkiej kondycji, ale także być może doprowadzi do tego, co się nazywa osobliwością w inteligencji. Jesteśmy na uniwersytecie. Tak na marginesie chcę także powiedzieć, że ta interdyscyplinarność manifestuje się nowego typu podejściem do uniwersytetu i tu świetnym przykładem jest, skoro mówimy o Kurzweilu, jest ten założony przez niego razem z NASA i z Google tak zwany Singularity University. Singularity University, który ma kształcić i inspirować liderów przemian także w zakresie badań. Żeby dać Państwu pojęcie, jaka jest tematyka tego z premedytacją interdyscyplinarna, to może dla przykładu wymienię te kursy i te zagadnienia, którymi się tam zajmują. Future Studies and Forecasting, Policy, Law, Ethics, Finance and Economy, Networks and Computing Systems, Biotechnology and Bioinformatics, Nanotechnology, Medicine and Neuroscience, Artificial Intelligence, Robotics and Cognitive Computing. To jest coś, co u nas w tej chwili zaczyna także się rozwijać pod hasłem informatyki kognitywnej. Wreszcie Space, Energy and Ecological Systems. A więc zwróćcie uwagę Państwo, że wyraźnie ten uniwersytet wykracza poza zwyczajowo pojmowane obszary naszej aktywności. Popatrzmy na nasz uniwersytet, chociażby jesteśmy podzieleni tematycznie, bardzo dokładnie. Różne zakłady mają przedmioty badań, które są bardzo ograniczone. Także to są te mury, jakbym powiedział, trochę w takim podejściu interdyscyplinarnym. Zatem, jeżeli chciałbym, proszę Państwa, odpowiedzieć na to pytanie, jak pojmować interdyscyplinarność w kontekście tego, co powiedziałem, to chyba rzeczywiście trzeba powiedzieć, że tutaj decydujący jest ten przedrostek z łaciny pochodzący inter. Dla mnie też być może troszkę rozszerzająco patrząc na to pojęcie, ważny jest przedrostek trans, gdyż wielokrotnie mówiąc o interdyscyplinarności myśli się także o trans
transdyscyplinarności czy transobszarowości prowadzonych badań. Elementami tej interdyscyplinarności czy transdyscyplinarności jest niewątpliwie to, że te badania, jakkolwiek dotyczą dobrze sprecyzowanego problemu, to są atakowane, są analizowane, są badane, niekoniecznie, jak pani powiedziała, z punktu widzenia dwóch dyscyplin. Raczej wydaje mi się, że te przykłady, które tutaj pokazałem państwu, to jest atakowanie tych wielkich problemów jednocześnie przez zaangażowanie wielu punktów widzenia, wielu metod, wielu wyników najróżniejszych aktualnie uprawianych dyscyplin naukowych. Oczywiście, że z takiej działalności wynika z jednej strony specyficzna nowa wiedza, te przykłady, które podawałem, wyraźnie na to wskazują, i także powoli kształtowane właściwe metody dla tej nowej wiedzy, chociażby padło tu hasło deep learning, a więc takie metody, które są pochodną tego deep learningu, takie metody, które są pochodną czegoś, co określiłem, też padło tu to hasło informatyki kognitywnej. Dziękuję bardzo. Jak państwo słuchali tego pięknego wystąpienia, to oczywiście macie dowód na to, że przyrodnik, fizyk, informatyk jest humanistą i nie trzeba innych dowodów. Ja przyniosłem ze sobą książkę napisaną przez Michała Hellera, księdza, i Stanisława Krajewskiego, profesora matematyki. Czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne? Oczywiście tak. Są to nauki humanistyczne. I w tym sensie zgadzam się z tą tezą postawioną na początku. Ale też chcę zacząć od pewnych doświadczeń własnych. Przede wszystkim zapomnieliśmy o tym, ale tak bywa. Nie przywitaliśmy państwa i nie podziękowaliśmy. Obydwaj z profesorem dziękujemy za to, że możemy się poczuć tutaj mistrzami. Jeszcze na to mamy czas. Żeby poczuć się mistrzami, pewnie tak. I podziękować. Jasne. No, ja myślę, że na podziękowania mamy czas zawsze oczywiście, ale to, że czujemy się mistrzami dzięki zaproszeniu, to jest dodatkowa satysfakcja. Przyznaję, że mnie przekraczanie granic oddzielających poszczególne dyscypliny w nauce zawsze stanowiło dla mnie szczególną pokusę, taką pokusę intelektualne wyzwanie, z którym chętnie od początku się mierzyłem. Powiem nawet coś więcej, co może zabrzmi jak herezja, ale podczas tej debaty to powinniśmy być również heretykami. I powiem tak, nauka nie potrzebuje podziału na dyscypliny. Dyscyplin potrzebują urzędnicy. Z jednej strony naukowi urzędnicy nawołują nas do tego, abyśmy byli właśnie inter, trans, multidyscyplinarni. Zobaczcie państwo, jak słownik Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wprowadza te pojęcia, każdy definiuje, określa, czym ma być ta transdyscyplinarność, multidyscyplinarność, interdyscyplinarność. Próbują doprecyzować i wzywają nas do tego, abyśmy takie praktyki kultywowali. Ale z drugiej strony w procesie awansu naukowego ci sami urzędnicy sprawdzają rygorystycznie czystość dyscyplinarną. Czy przypadkiem nie zrobiliśmy czegoś, co przekracza te wąskie ramy dyscyplinarne? Jest to pułapka zastawiona na młodych naukowców, bo jak skuszą się i pójdą w kierunku interdyscyplinarności,
to mogą mieć kłopoty przy pokazywaniu dorobku, bo dorobek liczy się z jednej dyscypliny. Więc to już pierwszy problem, w którym warto się zastanowić. Gdzie jest ta konsekwencja, czy logika, gdy mówimy o potrzebie interdyscyplinarności? Urzędnik tej logiki nie dostrzega, bo automatycznie domaga się tego, aby przy awansie naukowym ową czystość respektować. Ja powiem tak, że jedyną dyscyplinę, jaką jako badacz uznaję, jest dyscyplina rozumiana jako habitus, czyli trwałe wewnętrzne dyspozycja, nastawienie do dyscypliny logicznego, krytycznego myślenia, bez którego nie ma nauki. I to jest jedyna dyscyplina, którą uznaję. Resztę to jest tylko i wyłącznie sztuczne zbudowane granice pomiędzy przedmiotami badania, które przyroda i kultura dopełniają się wzajemnie i bardzo często my musimy nawzajem siebie inspirować. Wybór metodologii jako głównego przedmiotu moich zainteresowań naukowych tylko to moje przekonanie wzmocnił. Bowiem programowo musiałem otworzyć się, poznawać, przyswajać sobie metody z całego obszaru humanistyki i szeroko rozumianych nauk społecznych. Moja biblioteka mentalna w związku z tym ukształtowała się pod wpływem setek lektur z poszczególnych dyscyplin. I ona pracuje przy rozwiązywaniu łamigłówek i problemów, które pojawiają się w trakcie pracy na przykład z doktorantami, kiedy od tak nagle trzeba pochylić się nad problemem, nad którym doktorant pracuje. Mój background w tej chwili polega również na tym, że pracuję z doktorantami na bardzo wielu wydziałach. Od ekonomii, przez socjologię, po całą humanistykę. Mam zajęcia nie tylko w Lublinie, ale na Uniwersytecie Warszawskim, na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Poznaniu, z doktorantami, których uczę czegoś takiego, co pozwala zmienić ich rozprawę doktorską w projekt, na który można pozyskiwać środki. Więc te doświadczenia są doświadczeniami, które z natury rzeczy wymagają podejścia międzydyscyplinarnego, transdyscyplinarnego i one tak naprawdę decydują o tym, że stajemy wokół takich samych problemów i te problemy, te pytania są dla nas najważniejsze. Dlatego z perspektywy waszej to, co metylog może podpowiedzieć, to z jednej strony pewne lektury, które pozwalają nam poszerzać naszą wyobraźnię jako badaczy i doskonalić narzędzia do myślenia. Jest taka książka profesora Daniela Denneta, Dźwignia wyobraźni i inne narzędzia do myślenia, którą gorąco polecam, niezależnie czy zajmujemy się naukami przyrodniczymi, czy naukami społecznymi. Czy druga praca Daniela Kahnemana, Pułapki myślenia. To jest noblista, który ekonomista, ekonometryk, ale kognitywista, psycholog społeczny i specjalista w zakresie neuronauki, który pokazuje rozmaite pułapki myślenia, przed którymi staje badacz. Więc mogę powiedzieć, że to jest coś takiego, co poszerza z jednej strony wyobraźnię, a z drugiej strony pozwala poruszać się między dyscyplinami. Historycznie rzecz biorąc, szczególnym powodzeniem w Europie i w całym świecie zaczęła cieszyć się interdyscyplinarność w latach 70. i 80. XX stulecia. Wtedy pojawiła się moda
na interdyscyplinarność. Chociaż nie zawsze sposób rozumienia tej interdyscyplinarności był właściwy i historycznie on się również ewoluował, zmienia. Co było źródłem tej mody na interdyscyplinarność? Ja bym powiedział tak. Po pierwsze, to chęć przełamania wąskiej specjalizacji, którą przyniósł rozwój nauki w wieku XX. My, aby poczuć się kompetentni, zaczęliśmy zawężać własne pole badawcze. Bo wówczas czułem się bezpieczny i pojawili się specjaliści w humanistyce od jednego poety, od jednego wydarzenia historycznego, jednego roku. Czy jak pamiętam na swoim pierwszym wykładzie, specjalista, najlepszy specjalista w Polsce od historii jednego powiatu w latach II wojny światowej. Co mnie rozśmieszyło natychmiast, miałem potem kłopot, prawda, z tym wykładowcą. No ale jeśli ktoś ogranicza swoje horyzonty intelektualne, że chce być najlepszym specjalistą od historii powiatu w latach, czy od jednego poety metafizycznego, o którym mało kto słyszał, no to automatycznie to następuje dlatego, że czuje się, że w tej obszarze on jest w pełni kompetentny. Więc ta tendencja, która była, to odreagowanie tej tendencji to początek mody na interdyscyplinarność. Drugi powód to pojawienie się zespołów badawczych. To już nie pojedynczy naukowiec pochylał się nad danym zagadnieniem, ale większa grupa osób, często z odmiennym naukowym backgroundem. Powstanie zespołów badawczych to jest coś takiego, co w sposób naturalny przełamywało ową izolację i otwierało na interdyscyplinarność. Po trzecie, to pojawienie się dyscyplin pogranicznych, rozwijających się na styku dwóch czy więcej obszarów, dwóch jak biofizyka czy biochemia i więcej dyscyplin, właśnie kognitywistyka czy neuronauka, lub stanowiących skrzyżowanie pozornie bardzo odległe od siebie dziedzin wiedzy, na przykład psychofarmakologia czy na przykład ekonometria. Przypomnę również, że XX stulecie przyniosło coś takiego, jak pojawienie się pewnych formalnych dyscyplin, takich jak semantyka, praksologia, cybernetyka, teoria informacji, których idee przenikały do poszczególnych dyscyplin i one także tworzyły języki, narzędzia komunikowania się poszczególnych naukowców, którzy otwierali się wzajemnie na siebie. Czymże zatem jest owa interdyscyplinarność? Tu pani doktor zadała nam to pytanie. Zacznę od tego, czym dla mnie ona nie jest. W moim przekonaniu nie jest interdyscyplinarnością, gdy mówimy o relacji między dyscyplinami, w której wiedza jednej dyscypliny jest użyta przez drugą do zrealizowania przez tą ostatnią swoich własnych celów. To jeszcze nie jest interdyscyplinarność. Interdyscyplinarność ma miejsce dopiero wtedy, gdy dwie lub więcej dyscyplin wchodzi w sobą w relację wzajemną po to, aby wykorzystać zasoby tej wiedzy, a między naukowcami reprezentującymi te dyscypliny nawiązuje się prawdziwy dialog poznawczy lub ma miejsce autentyczna wymiana metod badawczych, a wspólnym celem jest rozwiązanie postawionego przed nim problemu. Wymaga to wówczas skonfrontowania zwykle odmiennych punktów widzenia, rozumienia samego przedmiotu badania i ta konfrontacja
prowadzi do twórczego przekształcenia samego przedmiotu badania, skonceptualizowania jego na nowo. I to jest w moim przekonaniu istota interdyscyplinarności. Taka współpraca interdyscyplinarna jest olbrzymią szansą również dla tych naukowców, jak i dla społeczeństwa, bo wówczas oto te problemy, które mamy do rozstrzygnięcia, istotne, poznawczo, fundamentalne pytania są stawiane i próba rozwiązania tego problemu wymaga przekraczania ograniczeń wzajemnych. Tych ograniczeń indywidualnych, które każda dyscyplina czy każdy badacz wnosi ze sobą. W rezultacie tego procesu konceptualizacji powstaje taki konceptualny morfing. Przekształcenie jednego obrazu przedmiotu poznania, przedmiotu badania w inny dzięki przyjęciu odmiennych optyk, odmiennych metodologii. I to dopiero jest istota podejścia interdyscyplinarnego. Punktem wyjścia dla takiej konceptualizacji jest zawsze jakaś sytuacja problemowa, którą próbujemy uchwycić za pomocą pytań wyjściowych. Właśnie pytania, umiejętność zadawania pytań jest kluczem do konceptualizacji przedmiotu badania i wyznaczenia właściwego przedmiotu badania. Jak Państwo widzicie, ja odróżniam przedmiot poznania od przedmiotu badania, bo w metodologii my to zdecydowanie odróżniamy. Mówimy o tym, że najpierw musimy mieć wyobrażenie przedmiotu poznania po to, żebyśmy wiedzieli, co chcemy badać konkretnie, na jakie pytania odpowiadamy. Ale zawsze punktem wyjścia jest sytuacja problemowa i rozłożenie tego na pytanie. Moi doktoranci z różnych kierunków wiedzą, że praca ze mną polega na tym, że ich tematy prac badawczych muszą być rozpisane na pytania. Ja żądam konspektów w postaci tylko zdań pytajnych. I to jest ogromne ćwiczenie intelektualne, które pozwala zupełnie inaczej podejść do tematu. To każde z pierwszych pytań jest rozbudowywane na całą klasę podpytań. One dopiero stwarzają sieć kategorialną, która pozwala mi zmierzyć się z tym, co chcę badać. Zawsze punktem wyjścia jest sytuacja problemowa. Dam jakiś przykład. Takiej sytuacji problemowej, która zapoczątkowała badanie i odwołam się do przykładu lubelskiego, mojego kolegi, przyjaciela, profesora Mariusza Gagosia. To biofizyk, wybitny badacz, który kiedyś, sytuacja anegdotyczna, dla swoich badań potrzebował propolisu, kitu pszczelego. Więc zabrałem go do swojego kolegi, który ma pasiekę, zajmuje się tym, jest hobbystą od lat. I w tej pasiece zaczynamy rozmawiać o tym, że giną pszczoły. On mówi, że ile stracił uli, roi pszczeli tej wiosny, ponieważ są opryski. I ja mówię, cudownie byłoby, gdyby jakąś odtrutkę na te pszczoły, na te opryski zrobić. Profesor Gagoś dopytuje, szczegółowo zadaje pytania. My odpowiadamy, każdy na podstawie swojej wiedzy. Czy Państwo wiecie, pewnie nie, bo mało kto na UMC się wie, że profesor Gagoś 2 lata temu zrobił odtrutkę, która pozwala zachować pszczołom zdolności, wszystkie swoje,
Jeśli do syropu, którym karmi się pszczoły na wiosnę, dodamy tego przed opryskami, pszczoła to przetworzy, przyjmie, to jest odporna na środki chemiczne, którymi się pryska. 100% odporna. Mamy 3 lata badań klinicznych za sobą. Ja mówiłem o tym, że pszczoły to 3,5 miliarda w Polsce przynoszą pożytku rocznie. Wartość środków opryskowych, które na rynku są wprowadzane, dane z 2016 roku, to 74 miliardy dolarów. W Słowenii zakazano oprysków, żeby ratować pszczoły. Natomiast profesor wymyślił rozwiązanie. Co można zrobić? Od sytuacji problemowej do badań interdyscyplinarnych, bo w te badania zaangażował swój zespół młodych pracowników. Przykład sytuacji taki. Jeśli Państwo pozwolicie, to przejdę do drugiego z tych pytań. To drugie pytanie to jest, co można zrobić w tej sytuacji? Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne pytanie, które mówi o pewnych regulacjach, które są barierą dla interdyscyplinarności i coś, co mogłoby być szansą na jej przezwyciężanie. Z jednej strony mamy ten pierwszy problem, który zasygnalizowałem, czystość dyscyplinarna, a interdyscyplinarność. Czystość przy awansach, to trzeba uregulować. Z drugiej strony mamy pewne zapisy, które dotyczą kształcenia doktorantów, gdzie wprost wskazana jest potrzeba przełamywania ograniczeń. Mamy tak zwane pryncypia salzburskie. W 2005 roku European University Association opracował pryncypia salzburskie i 8 i 9, to jest 10 pryncypiów, to są takie, które powinny obowiązywać, być dobrymi praktykami w zakresie organizacji studiów doktoranckich. I tam 2 z nich dotyczą interdyscyplinarności jako niezbędnego warunku kształcenia na poziomie 3. Mamy również dokumenty Bologna Follow-up Group, które dotyczą bezpośrednio konieczności i dobrych praktyk w zakresie kształcenia transdyscyplinarnego. Wymogi, które powinny być spełnione przez uniwersytety, jeśli chcą iść w tym kierunku. Tam jest również dokument, który nosi nazwę dokumentu o tworzeniu szkół doktorskich. Dzisiaj w ramach dyskusji nad nową ustawą pojawiają się postulaty tworzenia szkół doktorskich zamiast studiów doktoranckich, szkół doktorskich. Jest to bezpośrednie nawiązanie do takiego opracowania, które przygotowała League of European Research Universities, jak Państwo wiecie, 21 najważniejszych uniwersytetów europejskich zawiązało taką ligę. Ligę to są uniwersytety, które mieszczą się w pierwszej 150 najlepszych uniwersytetów światowych jako odpowiednik amerykański. I one opracowały zasady obowiązujące przy kształceniu na poziomie doktorskim, mówiąc, że podstawą jest stworzenie szkół doktorskich. Szkół doktorskich w obszarze, właściwie 2 obszarów. Przyrodoznawstwa i kultury. Ten model jest podstawowy. I teraz, jeśli Pani zadała pytanie, co powinniśmy robić, to ja powiem tak. Po pierwsze, powinniśmy się przygotowywać do tego, że takie szkoły doktorskie powstaną. Szkoły badawcze.
Jeśli UMCS ma ambicje większe niż tylko prowincjonalnego uniwersytetu, a mam nadzieję, że ma ciągle, to staranie się o to, abyśmy byli bardziej research university, jest podstawowym elementem. Jeśli siedzimy w takim pięknym budynku jak Ecotech Complex, to w moim przekonaniu siedzimy, i tutaj zwracam się do władz rektorskich, w siedzibie przyszłej szkoły doktorskiej w obszarze przyrodnoznawstwa. I taka szkoła powinna powstać. Szkoła właśnie trzymająca się tych zasad, bo jest to konkretny postulat. Jeśli mamy wyjść z tego z czymś, to powinniśmy wyjść z założeniem, z tego naszego forum, czy państwo z tego waszego forum, powinniśmy o to walczyć. Wy szczególnie, bo to jest wasza przyszłość. Jeśli mamy mieć status Research University, albo szansę, żeby Lublin podkreśla, bo my obydwa jesteśmy przekonani o konieczności integracji środowiska. KUL jest osobną wartością, uniwersytet osobna wartość, więc tak, on w tej integracji nie może uczestniczyć, bo po prostu jest uniwersytetem papieskim, więc nie ma możliwości od strony prawnej, żeby uczestniczył. Natomiast wszystkie pozostałe powinny iść w tym kierunku. My doskonale wiemy, że mamy z tym olbrzymie kłopoty, ponieważ togi rektorskie ważą dużo, prawda? I kiedy chce już się kończy tę drugą kadencję, no to wtedy chętnie mówi się o integracji. Natomiast kiedy się zaczyna, no to każdy chce się ją nacieszyć na tyle mocno, bo ona jest tak urokliwa, że ciężko o tę integrację. Może żartuję, ale coś w tym jest. Doświadczenie, jak się patrzy tych lat, Lublina i starań, coś o tym mówi. I teraz, jeśli mówimy, to być może powinna powstać właśnie ta szkoła doktorska, badawcza, jedna i druga, byłaby szansą na integrację. Oto pierwszy krok został zrobiony. Uczelnie wspólnie powołały szkołę, która, powiedzmy, ma obiekt. No, obiekt jest piękny. Zresztą obiekt, który w zamyśle miał temu służyć. Ja wiem, że w twoim zamyśle temu miał służyć. Tak, na marginesie, wtrącając się w to, co mówisz, oczywiście taki był zamiar utworzenia po pierwsze konsorcjum tych uczelni, które stały formalnie za tym projektem, a po drugie miał to być pierwszy z projektów realizowanych wspólnie, prowadzących do czegoś, co myśmy nazwali Lubelskim Związkiem Uniwersyteckim. Bo to, co tutaj podkreślasz, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Niezależnie od tego, czy potraktujemy to z punktu widzenia szkoły doktorskiej, to jest konieczność w naszym ośrodku, żebyśmy to znaczenie wyraźnie podnieśli tego ośrodka na mapie naukowej Polski. Pełna zgoda. Dlaczego warto wykorzystać w tej chwili tą ideę? Dlatego, że w ramach nowej ustawy szkoły będą powstawały. Więc jest to szansa na dodatkowy strumień finansowania, czego brakuje Ecotechowi, bo nie ma strumieniu finansowania badań. Są mury, jest aparatura, podobno najwspanialszy komputer, prawda, w tej części Europy. Czy tomograf, przepraszam. Tomograf, no on jest, tak. Więc jest tutaj zlokalizowany, natomiast czy on żyje, nie wiemy. Natomiast jeśli młodzi badacze dostaną to, to jestem przekonany, że oni potrafią to zrobić. Ja jeszcze będę o tych przykładach badań interdyscyplinarnych, ale to myślę, że w drugiej części będę mówił. Natomiast apel do państwa, do władz rektorskich, żebyśmy z tego forum z czymś wyszli, jest taki. Traktujmy to pierwsze forum jako zalążek powstania czegoś, co jest znakiem rozpoznawczym Lublina. Oto tworzymy interdyscyplinarne studia badawcze, doktorskie, okej, ale mogą iść postdoki potem, nie ma znaczenia, to jest oczywiste. Ale w tym obszarze jest to szansa na przełamanie czegoś, co jest inercją tego środowiska od lat, bo wszyscy mówią o potrzebie, po czym sobie pogadają, idą do domu i każdy działa w obszarze znów czystości dyscyplinarnej, bo będę awansował, bo będę zarządzał.
Więc czym zarządzam? Najchętniej czymś, co ma ograniczony element. Dlaczego jestem takim zwolennikiem myślenia i działania projektowego? Dlaczego namawiam wszystkich zawsze doktorantów, żeby robili projekty, bo one uczą myślenia projektowego. Co to znaczy uczyć myślenia projektowego? Pracować w teamie. Pracować w sieci. Pracować niezależnie od miejsca lokalizacji. I uczyć odpowiedzialności za zarządzanie czasem, zasobami, wszystkimi, które mam, i środkami finansowymi. Nigdy w życiu bym się nie potrafił koordynować kilkudziesięciu projektów, które koordynuję równocześnie w swoim życiu, gdybym nie pracował w oparciu o PMI czy o Prince'a. Bo to są narzędzia, które pozwalają nam sprawnie poruszać się w tym świecie. I teraz od was oczekuje się bardzo wiele, ale uczelnia nie bardzo wiele daje. Każdemu z was powinna dać podstawy chociażby takie, że wszyscy macie opanowanego. Na studiach to jest oczywiste doktoranckie. Ale ja bym dał na każdym kierunku studiów, na pierwszym roku, tak dawniej były jakieś przedmioty ideologiczne, prawda? No to dzisiaj dać każdemu myślenie i działanie projektowe, narzędzia do tego, żeby sprawnie się poruszać. Bo obojętnie, co będziecie robić dalej w życiu, to wam się przyda. Więc postulat kolejny to jest właśnie domaganie się tego typu rzeczy, prawda? Bo pani doktor prosiła o konkret. Jestem takim humanistą, który bardzo lubi mówić o konkretach i zarządzać konkretem. Inaczej nie da się zrobić tego. Więc z jednej strony coś trzeba zrobić w sprawie czystości dyscyplinarnej, bo inaczej to jest sprzeczność i trzeba wyraźnie te postulaty robić. Być może rozwiążą CK, być może w nowej ustawie w ogóle tego nie będzie, być może będzie inna formuła, ale raczej powinno się nagradzać przekraczanie. Nagradzać, dodatkowo punktować, dawać przeliczniki. Jak praca jest interdyscyplinarna, no to dodatkowo, prawda, współczynnik 1,2 czy 1,5. Bo on jest szansą na coś takiego. Jeśli ekotech stanie się początkiem tworzenia Research University w Lublinie, a taka była intencja, jak tutaj rektor Kamiński powiedział, w momencie, kiedy on ten projekt przejął i był jego ojcem, założycielem, no to aż się o to prosi, żeby do tej idei powrócić i żebyście państwo stali się tutaj gospodarzami. Nie tylko z okazji forum, ale na co dzień. Z otwarciem i zaproszeniem wszystkich innych młodych osób, które chcą coś robić sensownego, badawczego z innych uczelni lubelskich. To tyle na początek. Ja na marginesie może jeszcze wrócę do pewnych kwestii, które tutaj w tej wypowiedzi padły, dotyczące organizacji czy zmierzania przez środowisko lubelskie do tej pozycji utworzenia Research University. Otóż ja bym nie przekreślał jednak oprócz tych inicjatyw i tego, co jest związane z studium interdyscyplinarną, integrację prowadzoną także w ramach dyscyplinarnych naszego środowiska. Proszę Państwa, wtedy, kiedy myśleliśmy o tym, nawet to zakończyło się odpowiednim dokumentem, który został przyjęty przez wszystkie uczelnie, łącznie z przychylnym stanowiskiem senatów. Papier zniesie wszystko, tak, panie profesorze. Ale wtedy była szansa. To chcę powiedzieć, że to, należy zrobić, to także doprowadzić do tej, jak powiedziałem, integracji osobowej rozproszonych zespołów działających w tych samych obszarach nauki czy dyscyplinach. Zwróćcie uwagę Państwo, że zresztą to jest charakterystyczne dla wielu ośrodków. Mamy kilka instytutów fizyki w tym ośrodku, kilka instytutów chemii, biotechnologii i tak dalej, i tak dalej.
To jest z punktu widzenia takiego tego efektywności kompletnie wbrew temu, żeby ten ośrodek wykorzystał ten potencjał naukowy i ludzki, który jest. Także wydaje mi się, że jeżeli patrzymy na integrację i budowę tego nowego tego uniwersytetu badawczego, to tutaj należy te dwa kierunki realizować. Z jednej strony rzeczywiście umożliwić realizację tej idei interdyscyplinarności badań, ale ta integracja bardzo łatwo może dokonywać się także w ramach tych dyscyplin, które są aktualnie uprawiane. Dodam jeszcze do tego, że jeżeli patrzymy na to, co tutaj dyskutujemy, na tę interdyscyplinarność, to ona jednak źródła miała nie w modzie. To się stało modne właściwie z tego powodu, że po powstaniu takich dyscyplin czy takich obszarów badań interdyscyplinarnych jeszcze w latach 50. i 60., jak na przykład sztuczna inteligencja i rzeczywiście sukcesy takich dziedzin, ale to dotyczy wielu innych, cybernetyka czy różne elementy, różne wydania tej cybernetyki i tak dalej, to sukces. Tam wymiar sukcesu. Wymiar sukcesu doprowadził do tego, że to wtedy obserwowaliśmy bardzo wyraźnie to zjawisko, które nazwałeś tą modą na interdyscyplinarność. Przy okazji powiem, że to jest troszkę także zawsze niebezpieczne z punktu widzenia tego, o czym mówiłeś, że urzędnicy później łapią to i próbują nadać temu ramy i podporządkować to swoim celom. W związku z tym ja trochę z pewną rezerwą podchodzę do tych wszystkich tutaj podanych przez ciebie przykładów, jak to się stara w ramy właśnie jakieś prawa włożyć nakaz tej interdyscyplinarności. Nie, to są dobre trzeba praktyki wykorzystać, raczej. Właśnie, trzeba raczej praktyki. Odwołać się do dobrych praktyk, tak? A nie do dobrych praktyk urzędniczych, jeżeli tak to nazwiemy. To zgadza. Dziękuję bardzo. Ja się odniosę krótko do panu profesora wypowiedzi. Wspomnę jeszcze jednej postaci związanej z naszym uniwersytetem, później z Akademią Medyczną, Ludwik Fleck. Jego w zasadzie testament jako nie tyle mikrobiologa, którym był, jeżeli chodzi o specjalistę z nauk ścisłych przyrodniczych, ale jako filozofa nauki. Jak wiadomo, był inspiratorem najważniejszym chyba Thomasa Kuhna w jego koncepcji struktury rewolucji naukowej. On w krótkim tekście, napisanym niedługo przed śmiercią, wymienię drugą część tytułu. Ku naukom przyrodniczym, wolnym i bardziej ludzkim, postulował, mówiąc krótko, stworzenie wspólnej auli dla wszystkich nauk, dyscyplin, na której rozwiązywano by, czy dyskutowano by, rozwiązywano by problemy ludzkości po prostu. Ja w tym kontekście chciałam powiedzieć o trzech rzeczach, które dotyczą, czy tworzą właśnie również kontekst naszego spotkania. Na trzech poziomach. Po pierwsze, w tym momencie dosłownie trwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pod auspicjami Digital University. To jest fundacja, która zajmuje się edukacją w zakresie nowych technologii, ale także problematyką know-how i kapitału społecznego. Konferencja pod tytułem Zmiana pokoleniowa, millenialsi, pokolenie Z. Wydaje mi się, że to jest modelowe pole dla dyskursu interdyscyplinarnego, tego typu temat. Ponieważ to pokolenie oczywiście jest pokoleniem internetu, ale także na polu pracy będzie niedługo współpracować z robotami. I w związku z tym, absolutnie tak, i w związku z tym na poziomie europejskim słyszałam, że w Komisji Europejskiej opracowuje się już, albo być może już się opracowało koncepcyjnie, tak zwane prawo robotów. Pojawiła się nowa kategoria prawnicza osób elektronicznych. Absolutnie jest to temat i problem dla badań i dyskursu interdyscyplinarnego, na uniwersytecie zwłaszcza. I poziom globalny. Jak wszyscy wiemy,
globalnym problemem jest dzisiaj drastyczna zmiana struktury pracy. Oczywiście 8-godzinny dzień to już jest, przebrzmiało dawno, opowieść, ale kwestia końca etatów, prawda? W efekcie oczywiście rozwoju wysokiej technologii i sztucznej inteligencji. Także kończy się pewna epoka i modnym jest ostatnio tematem, modnym ze względu na to, że jego postulatorami są no, guru, powiedzmy, tej problematyki, minimalny gwarantowany dochód podstawowy. Postulatorem, czy pomysłodawcą tego jest oczywiście Guy Standing, ten, który no, wprowadza nowe kategorie w ogóle do dyskursu, między innymi prekariat, prawda? No i drugim zdecydowanie multidyscyplinarny człowiek, nie wiem czy naukowiec, ale wizjoner z pewnością, Elon Musk. I trzecim Zuckerberg, tak jak profesor podpowiada, oczywiście. Zuckerberg, bo dostał, nie wiem czy państwo wiecie, że dostał na Stanfordzie doktorat honorowy. I w czasie tej swojej mowy, niedawno skończył studia w ogóle, to wszyscy wiemy, po 12 latach obronił pracę. Natomiast dostał równocześnie na Stanfordzie doktorat honorowy. I na Stanfordzie wygłosił piękną mowę, powiadając właśnie o tym, że jest ogromnym zwolennikiem takiej pensji obywatelskiej, a zwłaszcza dla wszystkich naukowców i wszystkich ludzi, którzy pracują w sektorze wyobraźni, czyli w sektorze kreatywnym. Powiedział, że dlaczego? Dlatego, że trzeba zagwarantować życie na godziwym poziomie, bo naukowiec podejmuje często prace, których efekt niekoniecznie da się skomercjalizować. Ma prawo do błędu. Ma prawo do ryzyka. W związku z tym trzeba mu zagwarantować wolność. Jak mu się zagwarantuje wolność podstawową w postaci pensji obywatelskiej, stałej, bezpiecznej, to wtedy jest w stanie on kreatywnie podchodzić do rozwiązywania problemów ludzkości. I to jest jego postulat. Powiedział, że jest gotów niewiele, ale $1 miliard na ten cel przeznaczyć. To już dużo. Z naszego punktu widzenia jest to piękna idea i w moim przekonaniu nośność tego, oczywiście Musk jest osobą rozpoznawalną, zdecydowanie. Natomiast Zuckerberg dodaje do tego możliwość wykorzystania również sieci. Do tego, aby te projekty działały. On mówi, nie, dzisiaj cywilizacja to wcale nie cywilizacja państw. Państwa przegrywają. W sensie, bo to, co państwa nam proponują, polityka i wciągnięcie w sferze polityki, tylko ludzi zaczyna dzielić. Natomiast on mówi, Facebook nie dzieli. Więc szukajmy innych ojczyzn i innych możliwości komunikowania się i tworzenia pewnych projektów w skali globalnej, które przekraczają granice państwowe. Bo to jest przeżytek. Ciągle wiele osób myśli, że to jest podstawa, myślenie w kategoriach państw. A być może za lat 20 coś będzie zupełnie innego. I to jest dopowiedzenie, dygresja do tego, co pani... To może ja też pozwolę sobie na dygresję na marginesie tego, o czym pani mówi. Tutaj poddajemy różne pomysły, jak zrealizować tę interdyscyplinarność. To są różne propozycje organizacyjne, formalne. Chcę zwrócić jednak uwagę państwa, że jak ja przyglądam się tym wszystkim studiom interdyscyplinarnym, to niezwykle ważny jest, użyję ponownie tego słowa, które tutaj się na początku przewijało, mistrz, ale mistrz może w innym sensie niż tradycyjnie się rozumie, że to jest ktoś, kto działa w ramach ustalonej nauki, prawda? Czyli dodałbym tu mistrz z odpowiednią wyobraźnią, zdolny do przekraczania tych podziałów dyscyplinarnych. Padają tu nazwiska, ja się odwoływałem do Raymonda Kurzweila, odwołać się można do nazwiska Norberta Wienera, twórcy
cybernetyki, matematyka. Prawda? Matematyka. Ale zwróćcie uwagę Państwo, po tych jego dziełach niematematycznych, cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie. To trzeba właśnie tej wyobraźni, matematyka z wykształcenia, żeby w tytule od razu sygnalizować w zwierzęciu i w maszynie. A więc wydaje mi się, że ważne jest tworzenie tych zewnętrznych warunków funkcjonowania, ale potrzebni są nam tacy ludzie i danie możliwości ich funkcjonowania po to, żeby budować rzeczywiste przekraczanie, czy realizować to przekraczanie murów. Tu pada przykład Zuckerberga, czy Google'a, czy IBM'a, prawda? Okazuje się nagle, że tam wyłowieni ludzie są przy odpowiednich możliwościach, które te firmy im dają, są w stanie tę interdyscyplinarność zrealizować w taki sposób, że jesteśmy zadziwieni. Popatrzcie Państwo na to, co się dzieje w sztucznej inteligencji w takich maszynach jak Watson, czy takiej maszynie jak AlphaGo, prawda? Są to rzeczywiście w tej chwili te produkty takiej działalności interdyscyplinarnej, które jeszcze nie zdajemy sobie sprawy, jak głęboko zmienią także warunki funkcjonowania całych społeczeństw, funkcjonowania pojedynczego człowieka. Zmienią i to hasło, które na początku przypominałem, Kurzweila, o osobliwości w inteligencji, to wyznacza perspektywę tej zmiany, która niezależnie od naszych obaw, a obaw bardzo poważnych, przypominam tutaj, skoro padło nazwisko Muska, to sprzed 2 lat taki list mający zatrząść sumieniami tych, którzy w tej interdyscyplinarności uczestniczą, żeby te efekty tej interdyscyplinarności nie wyrwały się, nie zostały skierowane przeciwko ojcu, przeciwko homo sapiens. To był Musk, to był Hawking i to był, tutaj przypomnę to nazwisko, Frank Wilczek, doktor honorowy naszego uniwersytetu, którego byłem promotorem. A więc chcę zwrócić uwagę na to, że do zarządzających należałoby, inaczej powiem, im potrzeba odwagi, żeby potrafili wybrać takie osoby i umożliwić im tworzenie takiej szkoły. Tylko mogę się pod tym podpisać, ale chciałem jeszcze o wyobraźni i cytat z Einsteina, pozwólcie, bo Wiesiek tutaj powiedział niezwykle ważnej rzeczy, ja chcę podeprzeć się jeszcze Einsteinem. To jest cytat z jego wywiadu z Saturday Evening Post 29 roku. Wierzę w intuicję i inspirację. Czasami czuję, że mam rację. Nie wiem, czy ją mam. Kiedy 2 wyprawy naukowców finansowane przez Royal Academy testowały moją teorię względności, byłem przekonany, że ich wnioski potwierdzą moją hipotezę. Nie byłem zaskoczony, gdy zaćmienie 29 maja 1919 roku potwierdziło moją intuicję. Byłbym zaskoczony, gdybym był w błędzie. Czyli, że ufa pan bardziej wyobraźni niż wiedzy? Pyta redaktor. I odpowiedź Einsteina. Jestem w wystarczającym stopniu artystą, by swobodnie korzystać z mojej wyobraźni. Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Wiedza jest ograniczona. Wyobraźnia ogarnia świat. Piękny cytat, pokazujący, jak istotny. Od mistrza, ja się zgadzam, oczekujemy nie naprawdę specjalistycznej wiedzy, ale wyobraźni. I takimi stoi uniwersytet. Takimi mistrzami powinien stać uniwersytet. Takimi mistrzami powinien stać również
Research University, bo oni wyznaczają pewne ścieżki rozwoju. Niezwykle istotne jest to również, co zostało tutaj powiedziane, że przez profesora Kamińskiego, że niezwykle ważnym elementem jest środowisko, w którym my dorastamy, i to środowisko musi być katalizatorem tej interdyscyplinarności, tego rozwoju i poszukiwania odpowiedzi na pytania fundamentalne. Żeby to nie były błahe poznawczo pytania, tylko fundamentalne. Więc jeśli takie środowisko powstaje i ono jest nastawione na to, że poszukujemy takiej odpowiedzi, to w nim się wzrasta. Istota w moim przekonaniu, my wszyscy jesteśmy, kochamy uniwersytet jako instytucję. Czasami on przynosi kryzys i mamy świadomość tych kryzysów, ale równocześnie wiemy, że ogromnie wiele zawdzięczamy tej instytucji, że tutaj myśmy się rozwinęli, że dzięki spotkaniu takich, a nie innych ludzi, o których pamiętamy, ty o nich wspominałeś, każdy z nas ma w pamięci te postaci, to myśmy rozwijali się jako ludzie, jako osobowości, jako badacze. I to jest coś, co my zawdzięczamy instytucji uniwersytetu i dlatego wierzymy, że ona powinna przetrwać, że jest to dobry projekt kultury europejskiej, warty wspierania. Tylko że nie trzeba grać w klasie okręgowej. Trzeba o Ligę Mistrzów pomyśleć, prawda? Obydwaj mieliśmy zawsze ambicje grania w Lidze Mistrzów, obojętnie cośmy robili. Zdarzało nam się również prowadzić program wspólnie telewizyjny, pierwszy talk show pierwszy dotyczący Lublina na początku naszej transformacji. Przecież żaden nie miał doświadczeń w tym zakresie. Natomiast każdemu zależało na tym, aby coś lepszego się działo. Więc jeśli nie widać takich tendencji, no to cierpimy jako mistrzowie ruchu. Bardzo dziękuję panu profesorowi, że powiedział o uniwersytecie i kulturze uniwersytetu generalnie, bo to jest kultura, którą wymyśliła Europa. Europa, której się odbiera teraz wszystko, prawda, w dyskursie posteuropocentrycznym, postkolonialnym i tak dalej, ale to Europa wymyśliła naukę i uniwersytet jako pewne rozwiązanie organizacyjne. I dzięki uniwersytetowi właściwie nauka zachowuje integralność, mimo tego rozproszenia, jak pan profesor powiedział, które ja bym sięgała nawet do XVII wieku, jeżeli chodzi o specjalizację, broniąc poniekąd, wiedza stała się coraz bardziej skomplikowana i no, nie dało się być już Arystotelesem czy Leibnizem, prawda, którego określano jako ostatniego człowieka, który wiedział wszystko, czyli uprawiał po prostu jako jedna osoba badania interdyscyplinarne. Ale jeszcze dodam o uniwersytecie jedną rzecz i za moment przejdziemy do trzeciej części, to znaczy przekażę głos audytorium. Maurizio Ferraris, który tak postuluje ostatnio tak zwaną mocną myśl na okoliczność tego, że emancypacyjny projekt, jak on mówi, postmodernistyczny, no poniósł porażkę. Podobnie jak, powiedzmy, 100 lat temu projekt oświeceniowy. I mówi w ten sposób, że tym środowiskiem, które nienawidzi uniwersytetu z zasady, jest populizm i populiści. I zawsze zastanawia ta wypowiedź. Bo chodzi o uniwersytet jako przestrzeń emancypacji właśnie. Wielu nauk oświecenia w gruncie rzeczy. Stałego projektu oświeceniowego. Populizm nienawidzi uniwersytetu i to sobie musimy zapamiętać. Czas na głos od państwa. Pytania, refleksje, wypowiedzi. Bardzo zachęcam, bardzo proszę. I poproszę o pomoc organizatorów w przekazywaniu mikrofonu, dobrze? Dziękuję bardzo. Adam Szot, Wydział Prawa i Administracji. Chylę czoła, wspaniała debata, wspaniała dyskusja, wiele ciekawych myśli. Ja bym chciał mieć jakąś swoją naprawdę. Interdyscyplinarność powiedział, że to jest rzeczywistość. Coś, co w tym momencie dynamicznie postępuje. Możemy na to patrzeć w skali mikro, powiedzmy, w skali naszego kraju. Panowie profesorowie wspominali o tych dyskusjach związanych z ustawą 2.0.
I faktycznie te zmiany, które są postulowane, one mają iść w kierunku zwiększenia tej interdyscyplinarności. Ja się w pełni zgadzam z profesorem Kamińskim, że prawo nie powinno wymuszać interdyscyplinarności. On powiedział, że prawo nie powinno przeszkadzać w interdyscyplinarności. Tutaj jest szereg tych właśnie różnych obwarowań, o których pan profesor Pomorski raczył wspomnieć, związanych właśnie z kategoryzacjami, z uprawnieniami, z habilitacjami itd., itd., gdzie siłą rzeczy jako naukowcy, czy też młodzi naukowcy jesteśmy w pewien sposób wtłaczani, szufladkowani w pewne ramy, bo w tych ramach jesteśmy następnie oceniani. I w tym kierunku mamy też iść te zmiany, które są postulowane, mianowicie między innymi też to, że uprawnienie do nadawania stopni naukowych ma przejść z wydziałów na uczelnie, co w pewnym sensie ma jakby też wzmacniać tutaj tą interdyscyplinarność i zachęcać do prowadzenia takich badań w skali całej uczelni. W skali makro, no to właśnie jest ta wielka rewolucja naukowa. Ci wielcy badacze, wielcy naukowcy, wielcy przedsiębiorcy, którzy zostali wspomnieni, oni już to wiedzą, oni już to robią tak naprawdę. I teraz pytanie, gdzie my w tym wszystkim jesteśmy? Jak my za tym dążymy? A właściwie, czy my będziemy kształtować to? Nawet nie tyle nadążać, co będziemy kształtować, co będziemy wpływać na tą rzeczywistość. I tutaj przechodząc z takiego postulatywnego pułapu na taki poziom bardziej rzeczywisty, bardziej realny, chciałbym zwrócić uwagę na rzecz następującą. A mianowicie na zjawisko, które profesor Górniak, który jest szefem Narodowego Kongresu Nauki, nazwał wtórnym analfabetyzmem metodologicznym. A mianowicie chodzi, proszę Państwa, o zjawisko, gdzie młodzi badacze bardzo często jakby będąc pod opieką jednego profesora, który sam tą metodologię w ramach własnej nauki ma jakąś tam opanowaną, powiedzmy z naciskiem na słowo jakoś opanowaną, oni dziedziczą w pewien sposób te niedostatki metodologiczne, co nie sprzyja po pierwsze jakości badań w ramach chociażby nawet tej jednej dyscypliny, już nie mówiąc o prowadzeniu badań interdyscyplinarnych. Dlatego wydaje mi się kluczowe, jakby dokładając też tutaj jeden z postulatów do tego, co było powiedziane, jest położenie silniejszego nacisku na przygotowanie metodologiczne młodych badaczy. Z jednej strony. W aspekcie teoretycznym, ale z drugiej strony właśnie wprowadzanie różnego rodzaju mechanizmów, które będą promowały tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych w ramach uczelni w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności wychodząc poza moduł uczelni, zespołów badawczych, które będą starały się o granty najpierw krajowe, NCN, NCBR może, ale również w przyszłości ERC również. No, tutaj jest to szczególnie istotne w kontekście tego Research University już wspomnianego. Także wydaje się, że te dwa aspekty są szczególnie istotne. No a tak naprawdę młodzi naukowcy mogą najwięcej uczyć się od swoich mistrzów i oby ci mistrzowie mieli tą siłę i ten zapał, żeby w tą naukę i bieżące funkcjonowanie być jak najbardziej zaangażowanymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja może dopowiem tutaj czy przypomnę, że istnieją struktury pewne na poziomie europejskim, w których no, uczeni nasze działają oczywiście w ramach interdyscyplinarnych zespołów badawczych. European Research Area po pierwsze, DARIA, czyli Platforma dla Humanistyki Cyfrowej i Przedsięwzięć Artystycznych na tym polu. I są modelowe rozwiązania typu CERN i ostatnio SESAME, prawda, na wzór CERN-u w Jordanii. To po pierwsze. I chętnie podałabym także pod rozwagę czy dyskusję takie projekty, jakie są już realizowane, typu Copernicus College w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie i pod patronatem Fundacji Centrum Kopernika, pierwszy polski uniwersytet online interdyscyplinarny z założenia. Przypomnę także bardzo ważne projekty, przynajmniej jeden, z udziałem, a w zasadzie pod kierownictwem polskich uczonych, na przykład pod kierownictwem profesora Janusza Hołysta z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, projekt Renoir, który zwany jest fizyką tweetów, prawda, czyli mechanizm rozchodzenia się informacji w sieci, badanie mechanizmu rozchodzenia się informacji w sieci. On rozpoczął się w 2015 roku z udziałem Uniwersytetu Stanforda, także pewnych ośrodków ze Słowenii, typowy międzynarodowy interdyscyplinarny projekt. Także mamy wzory oczywiście. Tylko teraz jak to wykonywać? Co zrobić u nas? Co zrobić u nas?
Uniwersytet online jest, myślę, całkowicie do realizacji. Można poprzyjrzeć się temu wzorowi. To znaczy ja od razu a propos Uniwersytetu online. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że uprawianie wartościowych badań wymaga osobistego dyskursu i osobistego kontaktu. Uniwersytet online może być jakimś wytrychem, który ewentualnie wspomoże realizację takiej idei, ale nigdy nie zastąpi. To jest doświadczenie powszechne, nigdy nie zastąpi. Tutaj mówimy o tych mistrzach, a więc nigdy nie zastąpi mistrza, ale nigdy nie zastąpi także dyskursu w grupie, w zespole, który jest i seminarium, ale ja mówię tutaj szerzej, prawda? Bo to, nad czym boleję, to, że w wielu miejscach u nas na uniwersytecie upadł ten dyskurs w grupach naukowych. One działają zupełnie zatomizowane, bo trzeba zrobić w cudzysłowie karierę akademicką, zebrać jakieś punkty i tak dalej. Także to tutaj na marginesie. Natomiast jeżeli myślimy, co robić, nie będę przywoływał autora tych słów, to odpowiedziałbym tak, że do interdyscyplinarności trzeba dorosnąć. Dorosnąć w dwu wymiarach. W wymiarze intelektualnym, i to zapewniają odpowiedni mistrzowie, i w wymiarze infrastrukturalnym. Tak na marginesie, a propos tego powiem, proszę Państwa, to ta rewolucja, która w tej chwili się dzieje, i jeszcze raz przywołam to określenie, które tu pada, deep learning, była możliwa tylko z tego, nie tylko z tego powodu, że intelektualnie to zostało odpowiednio opanowane, ale była możliwa także z tego, że pojawiły się narzędzia, które umożliwiły realizację tych idei w postaci, mówiąc bardzo szczegółowo, odpowiednich mocy obliczeniowych i odpowiednio wielkich struktur danych. To były te elementy. A więc wracając, wydaje mi się, że w tej chwili mamy szansę dorosnąć do tej interdyscyplinarności, także infrastrukturalnie, pod warunkiem, że nie oprzemy tę infrastrukturę nie tylko o to, co tutaj w tym miejscu mamy, w Ekotechu kompleksie, ale zaczniemy myśleć o tej infrastrukturze w kategoriach szerszych całego środowiska. Zresztą na uniwersytecie też nie do końca tę infrastrukturę wykorzystujemy praktycznie, jeżeli tu są te klasyczne przykłady, kiedy właśnie podzielone zespoły kupują bardzo wyrafinowaną aparaturę i ją powielają, jakieś mikroskopy sił atomowych czy podobne. Czy zamiast podobne te same rzeczy. Pieniądze dać ludziom. Tak, zamiast te pieniądze właśnie dać ludziom, prawda? A więc rzeczywiście zastanówmy się i w ramach konkretnych propozycji wydaje mi się, że można w środowisku naszym jako jeden z projektów interdyscyplinarnych przyjąć ten projekt, czy te projekty, które związane są hasłowo z terminem informatyka kognitywna i społeczność robotyczna, czyli socjologia robotów. To byłaby moja taka propozycja konkretna. Dajmy szansę jeszcze Państwu, prawda? Krótko jeszcze pan dam do pana profesora. Co robić? No pan profesor odpowiedział i to jest ta sama odpowiedź, którą udzielił ten, który zapytał. Rewolucję trzeba robić. Bardzo prosimy. Kto chce robić rewolucję? Ręka do góry. Tak najłatwiej, prawda? Nawet te wypowiedzi. Właśnie i to jest to pokolenie, które nie chce robić rewolucji. Ktoś chce parę osób. No właśnie, jest jednak parę osób. Tutaj właśnie mi zasłonił ekran. Dlatego nie dostrzegłem, że jednak
są chętni na tą rewolucję. Proszę Państwa, takim właśnie dla mnie klasycznym, najlepszym przykładem tego, czym może stać się interdyscyplinarność, jest zespół profesora Krystiana Jarzyckiego, czyli Warsaw Genomics. Profesor wrócił po... To jest chłopak, który zrobił doktorat w Polsce, wyjechał do Stanów, przez 10 lat pracował w laboratoriach, powrócił z osiągnięciem takim, że rozpoznał gen raka trzustki i postanowił zbudować zespół interdyscyplinarny, zespół, którego zadaniem będzie stworzenie najlepszych testów diagnostycznych, by rozpoznać te uwarunkowania genetyczne w kierunku nowotworów. I tani. Tani zespół. Tani, bo to łączy oczywiście. W Stanach dzisiaj test na przykład 127 genów kosztuje około 5 do 6 tysięcy dolarów. To, co proponuje profesor, kosztuje około 300 zł i on idzie w kierunku jakim? No, odpowiedź jest, Czerwiński powiedział tani. Dla niego podstawą jest sytuacja, gdzie z jednej strony mamy szansę na profilaktykę raka poprzez szeroką diagnostykę i rozpoznajemy, a z drugiej strony mamy szansę na terapię celowaną. To znaczy taką terapię, którą dobieramy do danego typu nowotworu i nie próbujemy naświetlać wszystkiego, jak się dzieje robi, tylko uderzamy celowo. Żeby to zrobić, zgromadził zespół najlepszych młodych ludzi, biofizyków, chemików, farmaceutów, lekarzy, informatyków, ba, kognitywistów. Po to, żeby z tym zespołem zaoferować produkt. Ale kompletnie mu nie chodziło o komercjalizację tego, chociaż to wyszło samo z siebie. Natomiast podstawą było, powiedział tak, sam nie dam rady, muszę stworzyć zespół interdyscyplinarny. Po to, żeby z jednej strony opracować skuteczne testy, a z drugiej strony dać szansę Polakom na przebadanie się masowo. Bo jest szansa, jak powiada, że powstanie mapa. Taka mapa genetyczna Polaków poprzez badania profilaktyczne, które obejmą całą populację. Żaden problem. Część 500+, nie? Przeznaczyć na to. I mamy ogromną możliwość przebadania i rozwiązywania problemów, które kosztują służbę zdrowia, bo wydajemy na onkologię około 7,5 miliarda złotych rocznie. Działając post factum, a nie ante. Tu jest szansa działania ante i potem celowanej terapii. Więc tam jest to klasyczny przykład takich badań. Powiem, że mnie się marzą i próbuję, tak rozumiem, bo to zbliżamy się ku jakimś podsumowaniu czy opowieściom końcowym. Mnie się marzą takie badania nad chorobami, które dotykają społeczeństwo polskie, ale w sensie chorób kulturowych. Na przykład bardzo mnie interesuje gen spiskowego myślenia. I przyznaję, że od kilku lat po to zajmuję się neuroscience i po to zajmuję się metodologią czasów reakcji, by znaleźć narzędzie, które pozwoli rozpoznawać, ile procent myślenia spiskowego jest we mnie, ile w moim partnerze, rozmówcy, po to, żeby potem spróbować pomyśleć o terapii celowanej. Bo ile nieszczęścia nas spotyka, kiedy choroby mentalne, kulturowe mamy
To może być myślenie spiskowe, to może być gen myślenia w kategoriach paradygmatu zdrady narodowej, czy czegokolwiek innego. To są rzeczy, które ogromnie wpływają na dobrostan Polaków, dobrostan Europejczyków, dobrostan globalny. I badania interdyscyplinarne w obszarze nauk humanistycznych czy nauk społecznych są równie potrzebne po to, aby ten mentalny genotyp rozpoznać, a potem myśleć o terapiach. Chyba nie gen jednak. Tylko dlatego mówię mentalny. Dlatego oczywiście to nie chodzi o badanie genetyczne. Nie, ale chodzi o to, że to już wykształcona jest cały nowy obszar aktywności, który nazywamy memetyką. To pochodzi od oczywiście sławnych różnych idei Dawkinsa. I tam rzeczywiście w tej teorii ewolucji kulturalnej jednostką doboru jest mem poddany podobnym działaniom jak gen w informacji o Homo sapiens. Że tutaj raczej socjogen powiedzieć? Nie, to już jest raczej nie. Znaczy, to pojęcie jest. Pojęcie jest, natomiast w naukach humanistycznych się kompletnie czy społecznych nie przyjęło. U nas raczej się mówi, tak? U nas raczej się ciągle mówi o właśnie mentalny gen. Ponieważ podstawą jest czegoś takiego. Podstawowe doświadczenie nasze to jest doświadczenie audiowizualne. Nie językowe, ale audiowizualne. Językowe jest trudne w stosunku do audiowizualnego. Więc chodzi na przykład o to, żeby znaleźć takie rozpoznanie, powiedzmy, pokazuje to, my dzisiaj stosujemy to w badaniach nad reklamą. Po to, aby zobaczyć, jak dana reklama w milisekundach oddziałuje na nasze umysły. I skłania do określonych zachowań. Zakupowych na przykład. Tutaj chodzi o coś takiego, że rozpoznajemy również, na przykład poprzez obrazy, ktoś zobaczy, nie wiem, uścisk dłoni Tuska z Putinem. I natychmiast interpretuje to w kategoriach spiskowych. Jeśli tak reaguje i to jest w milisekundach, to mu się skojarza natychmiast, to metrologia czasu reakcji pozwala badać uprzedzenia kulturowe. Ona po to powstała. Bo kiedy skalibrujemy sobie metodologię do danej jednostki, to następnie potrafimy pokazać, jak szybko ta poprawność kulturowa zadziała. Bo my najczęściej postawieni w sytuacji pytajnej odpowiadamy po chwili, prawda? To, co ta poprawność kulturowa, w której żyjemy, nam każe odpowiedzieć. Natomiast reakcja naszego umysłu jest zupełnie inaczej. W badaniach w zakresie neuromarketingu wychodzą kapitalne rzeczy, że my wykonujemy daną czynność, a potem szukujemy usprawiedliwienia. Dlaczegośmy kupili taką torebkę, takie buty, taki krawat? Usprawiedliwiamy to. Natomiast reakcja jest błyskawiczna. Ta zdolność jest niezależna od właśnie tego, co my świadomie potem deklarujemy. I badanie tych kulturowych, mentalnych genotypów jest fantastycznym wyzwaniem przed naukami społecznymi czy humanistycznymi, bo one decydują o naszych zachowaniach. Bardzo często. Rozmaite. Tylko jedno zdanie na marginesie tego, co powiedziałem. Wydaje mi się, że rzeczywiście to są ciekawe dywagacje, także w kontekście tego, co od latach 90. zrobiono w tej dziedzinie. Przypominam tutaj Richarda Brodiego i Wirus umysłu oraz Susan Blackmore, maszyna memowa. To tak na marginesie. Natomiast rozumiem. Biblioteki mentalne mamy olbrzymie, jak widać, tak, prawda? Ale często czasami są wspólne, co cieszy. Już powoli tak, organizatorzy dają mi wskazówki, że czas się kończy. Tym razem się podporządkowujemy. To jest pierwsze spotkanie tego typu.
Bardzo dziękuję. Zakończyliśmy bardzo konkretnym konkretem, że tak się wyrażę. Natomiast ja podsumuję może głosem metodologa. Jak my patrzymy na interdyscyplinarność generalnie? Oczywiście to jest inny temat, ale niech padnie to sformułowanie na koniec. Z jednej strony jak na formę swobody, z drugiej strony w kontrze jak na pewien eksodus, a z trzeciej strony jak na formę bycia w nauce, w stanie rozproszenia tak czy inaczej. I ostatnie zdanie, pozwólcie Państwo, że przekażę Karlowi Sagenowi, który zostawił taki, nazwijmy to, imperatyw kategoryczny dla naukowców współczesnych. Niespotykanej dotychczas potędze, która jest obecnie dostępna dzięki nauce, musi towarzyszyć niespotykany dotychczas poziom działań etycznych i rozwiązań całej społeczności naukowej, jak również możliwie najszersza publiczna edukacja na temat znaczenia nauki i demokracji. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.